Siemaneczko, jestem Piotr Tymgień, witam na moim gospodarstwie. Dzisiaj zajmujemy się zbiorem siana. Siana na dzierżawie, którą wzięliśmy. Szczerze, no jest potencjał tych dwóch łąk. Naprawdę, no 60 nie będzie z tych, bo w ogóle 60 w momencie to naprawdę dostaje mocno po garach. Z tego względu, że no ma co robić, ma co się robić, bo tak pograbiła całe te siano, przecząsnęła trawy, pograbiła te siano, można powiedzieć, więc no trochę tutaj 60 pogara dostała, zbiornik jest cały, jeden z wypaliła, już miałem paliwo i wszystko, to by trochę lipa była. I co, byłem na zarobku, kasy nie dostałem, 2 tygodnie, się pytam się, czy poczekam, nie ma problemu, mówię, poczekam sobie za pieniędzmi, aż tak mi się nie śpieszy, mimo wszystko, ale powiem szczerze, że ogólnie 60 jest na końcówce, bo powiem szczerze, że za dużo dostała po gerach teraz, widzę, że już naprawdę już, dobitnie już jest na wykończeniu, więc trzeba coś będzie szukać, coś pokoju właśnie. Częściątki gotowo. Na większego ciągnika nie będę potrzebował. Chyba by pasowało coś jakiegoś siemiaka 2,5,5 kupić. Albo te dychy kosztuje. Aż w zależności w jakim stanie. Więc albo jakiegoś case'a muszę kupić. Coś będę musiał poszukać. Bo pan po tej pasie to dostaje przy po dupie już konkretnie. Najlepiej pasuje pod pasę. Ale tak. Kasa poszła. Kasa mi poszła na państwa nawóz. Kupiłem sobie nawozu tonę 800 coś z groszami za tonę, więc teraz na tego troszeczkę mi poszło pieniędzy i no, troszeczkę jest cało finansowo, ale stwierdziłem, że jednak będę musiał się trochę wzmocnić finansowo, można powiedzieć, tym, że będę musiał zrobić belki siana, czyli znaczy nie właśnie siana, siano kieszonki, tam nic do gospodarstwa i owinąć, pogadać z Mietkiem, czyli pożyczyć jeszcze ubijakę, ewentualnie i będę musiał wziąć sobie tam ogarnąć temat. Powiem szczerze, no jest dużo roboty z tymi sianami. Myślałem, że będzie dość dużo szybciej w lidzie, ale no niestety tu aż tak szybko nie wychodzi. Miałem w kostkę to zbierać, ale jest odpuściłem dzisiaj. W kostki z tego względu, że zarypałbym się. A jeszcze jadę dzisiaj, żeby prowadzić siewnik do kukurydzy i jeszcze sprawdzić siewnik. Bo jeszcze wieczorem jadę kukurydzę. Pierwszy kukurydzę, więc no już trzeba powoli to przygotowywać, znaczy powoli, no, po prostu wyciągnąć, przesmarować i mam nadzieję, że będzie wchodził siewnik. Więc tutaj też będzie w miarę to możliwie chodziło, tylko że może do siewnika wziąć luksusa. Powiedzmy z tego względu, że case naprawdę miał ciężko. Sama widzieliście to w poprzednim odcinku, z agregatem upadło siewnik, znaczy wolną aktywną i właśnie no, siewnikiem dwójpometowym. Zobaczcie mi także jest pograbione tak jak teraz, jak widzicie, trochę na polach. Jest pograbione na pola, narzucone na pola, ta litawa. Myślę, że jakbym się tak bawić miał dobitnie z tym wszystkim, tak żeby to miał księdze i nogi ładnie wyglądało, to mi się zajęła, krótko mówiąc. Nie będę, ale mówiąc delikatniejszych słów czekał. Po prostu mi się zajęło. Więc myślałem, no pograbić tak jak teraz, no i myślę, że aż tak mam to nie będzie oczy paliło. Oj tak szczerze, trawy, komplet traw można powiedzieć, zajął mi 2,5 godziny. No, jeszcze musiałem uprawić przejść po kukurydzy. No, wiecie, dokończyć orki, znaczy dokończyć tą orkę, pouprawiać, to powiedzę już. Więc to już tylko zostaje mi praktycznie, można powiedzieć, ogarnąć. Jeszcze tylko tą trawę właśnie
powijać. Żyta, no, wziąć na kieszonkę, nie będę to zniwelować z tego względu, że rzadkie jest. Rzadkie jest, to nie ma sensu mi wjeżdżać na pewnie kusiaką, więc tam będzie zniwelowane. Tam będzie kupiec zasiana, pewnie. I tylko tyle. Znaczy tak, na pewno kupiec będzie zasiana. Taki był zamysł. Więc kupiec będzie, że to będzie zniwelowane i będzie zasiana kupiec. No i wtedy nie każdy ogólnie nie wychodzi. Więc tak właśnie trzeba po prostu zrobić. Będzie zasiana kupiec. No i myślę, że powoli będzie można przebijać tam bliżej żniw. Busiana, czyli też będę musiał późno zrobić teraz poza odcinkami kolejne, więc zalepać się będzie można, krótko mówiąc, z tego względu, że i w życiu realnym mam to samo. Czyli mam teraz siano kosy na pewno, mam nadzieję tylko, że jakoś zrównało mi się to wszystko poogarniać. Będzie makabrycznie, dużo tego wszystkiego, ale wiecie, wiązało się z tym, że jednak pora będzie podstawowa. I tu musi być tego zapasu więcej tego siana i wszystkiego, więc się nie ma co dziwić. No bo bara 40 sztuk, jeszcze wiadomo, że skeletem potężnym, bo się podzwoniłem po paru gospodarzach, po ile łupki mają cielne, no powiedzieli po 6 tysięcy, że nie zejdą. To nie jest jakiś tam zajebistego rzutu, jakiegoś zajebistego nie mają. Ale wiecie, no trzeba będzie to ogarnąć. To samo jak kawić 40 podejrzeć chyba sztuk. Liczyłem to 6 tysięcy plus sama ogóle kosztować będzie 180. Z ponad 400 tysięcy trzeba to wyciągnąć. No 3 kutuły trzeba wyciągnąć na postawienie baz z zakupem miałówek. Sporo. To mi się zaraz zwróci, no nie. Aj kuźwa. Nie płynie samo podbierak i wspomniałkę i to już jest klipa. Każdy jak realu nie ma, że macie, wiecie, liczycie sobie. Przestawicie już, jeśli nie macie adaptu, jednak trzeba się tak wyłamać. A to nic. No bo tam trzeba będzie z tym powoli myśleć. A pasa też, patrzcie, 191 kulek okrągły zrobiła. No i tak myślę, że 3 sezony jeszcze minimum pociągnie. Jeśli tam nic się nie stanie oczywiście z tą prasą, bo to jest prasa wiadomo używana za też jakieś duże pieniądze, ale wiadomo, żeby jakąś ładną prasę kupić dla mnie nowszą, bo patrzyłem teraz, ale wiadomo, patrzcie tylko co można, bo właśnie na to nie ma sensu, bo ta prasa się dopiero jest nawet nie cały sezon, a już trochę tych belek zrobiła. Ale patrząc pewnie, że już powoli będę chyba zignorował z kostek, będę mi w sianie. Pewnie będę je robił w słomie. Słomę będę robił bardziej w kostki. Miał bardziej poręcznie, najlepszego. I też się zastanawiam, czy jakoś, nie wiem, lepszego nie dorywać. Ślepszej pasy do kostek, mimo że tych innych dałem. Z tą prasę, no to wiadomo, że trochę mi bolało to, ale to wiadomo, to wygląda mnie praktycznie od początku, tym wie jak to wyglądało z tą prasą kostkującą. 3 minuty odcinka, jakoś tam powoli leci ta robota, trochę trzeba wiecie, wykręcać się dość mocno teraz, ale jakoś sobie tutaj nabić. Już rzucamy na ostatnią kubelkę. Wiecie, ja będę sobie już powoli jeździł po długości, to będę troszeczkę lepiej to odbierać. A to niestety tylko z takich zakątków, no to trochę tam trzeba się trochę najeździć, tak? Tam wiecie, musiałem trochę narzucić na sąsiada, że ziemniaki nie będę upływał, tak żeby po prostu już troszkę pogarnąć, tak? Bo mówię, że trzeba też rządzić na głosy już, więc też trzeba mieć czas, żeby to ogarnąć. Więc trzeba było sobie jakoś to fajnie rozplanować. Więc mam nadzieję, że w realu no kosy i farmingu też. Mam ten mój dla was tutaj farmingowy, ten mamy sianokosy.
Tak pojedziemy, chyba gdzie trochę nierealnie, no ale nie przygotowałem się aż tak mocno, żeby tak to może w oczy nie paliło, no trudno. Ważne, żeby tylko te materiały zebrać i będzie elegancko. Ogólnie jak się dokupię, te porachunki, a już mam na pewno je zostawiam. Na pewno nie chciałbym przeorać tej drogi. Połączyć pewnie to wszystko w jeden land, jedne pule i no, jeszcze będę musiał pokombinować. Podobają mi się te łąki z jednej strony, może troszeczkę większe niż bym planował, ale wiadomo, to była dzierżawa, która na pewno na spontanie była wzięta. Trochę mi jeszcze dzierżawy wziąć, bo nie myślałem, że aż tyle będzie można z tych tam wyciągnąć. To nie było chyba na samym wzroście, jak się nie mylę. Więc tylko 50% na więzienia. Etapy dania miałe są. A wiadomo, trochę sianek, trochę sianek. No i będzie można sobie to jakoś podzielić. Więc jakoś tutaj fajnie to wychodzi. Fajnie, bo macie ten odcinek na wtorek. No, tam sobie idzie wieczorem. Dobra, jak się przestarzyłam się na kosy, mam nadzieję, że się jakoś tam będę miał czas, żeby to ogarnąć troszeczkę więcej, bo już do końca tego dnia jakoś tam najwięcej po tym odcinku dla was, żeby było, żeby nie było przystoju. No bo tak, lotuję w życiu realnym. Teraz sobie wróciłem w sobotę, przetrząsałem i tak dalej. No tu ja mam nasiano. Mam nadzieję, że pogoda wytrzyma, a czy wytrzyma, bo tak podobno to będą makabryczne susze mają być, więc zobaczymy, czy to faktycznie będzie. Lepiej, żeby nie, żeby trochę opadało. No to mam hektar 20, hektar 40 nasiano. Kostki. Dobrze, pójdzie dobrze i pasa będzie chodziła. Kostka już nie chodziła z 2 lata. 3 lata. Myślę, tam jakieś składy się tam prowadzić, tam jakieś matki, tam 50 kostek sobie robiła. Teraz trochę więcej będzie. Mam nadzieję, że wytrzyma. Wypasowanie. Żadnych problemów. No i co? Myślę, że to jest jakiś odcinek, a czy shorts jakiś będzie, bo wiecie, ja rzuciłem na dół, że sobie tego nagrać. Obawiliśmy pod muzykę i wrócić. Nie wiem, tylko mogę takie krótkie filmiki sobie rzucać. Ale mniej więcej wtedy wiecie, co ja mogę, co po prostu ja na danym dniu daję sobie. Jeśli sezon, to takie shorty będę sobie rzucał, żeby po prostu jeśli byli miały, że tak powiem, obecny, nie wiem jak to powiedzieć, nie pani, by to dobrze zabrzmiało, tak jak tam to chciał. Mówię. Bo po prostu byście byli kuźma. Co mi brak? Poinformowani. O! Poinformowani na tym, co ja robię aktualnie, żeby nie było. Więc dlatego tam takie krótkie shortsy będą robione się na kanał. No i myślę, że to fajnie będzie wyglądało. A wiadomo, filmik tutaj będzie. Wiecie, kanał tutaj będzie głównym do nagrywania, tak? Gierek. Ja chciałem nagrywać jakieś tam filmiki, vlogi, ale vlogów w tym razie jednak nie osiągnąć. Trzeba będzie jakąś kamerę. Więc trzeba mieć jakiś sprzęt lepszy, bo wiadomo, że dzisiejszy czas to musi wszystko być na full. No komputer mogę sobie jakiś tam mogę kupić. Ale to komputer też mało ważny. Nie chodzi o to. Komputer, który kupiłem, to okazał się szrotem i przejść poro się jebać. Chyba nie wnikamy. I co? Wiecie, no tutaj, żeby jakieś fajne materiały nagrywać. No to podejrzewam, że jest 1500 trzeba by dać za kamerę. No, czy mi się to władzi? No dobrze, nie opłaci mi się, więc nie będę nagrywał żadnych takich vlogów, nic z tego. Takie shotsy króciutkie lepiej mi siedzą, bo wiecie. Siedzieć to zrobię, bo tak, zacznę vloga, się rozgadam, no to później będzie dupa i nie będę mógł dokończyć roboty, która będzie powiedzmy zaczęta, bądź tak dalej. A tak to co mogę na spokojnie. Nie, wybaczcie mi, że tak robię, no ale takie pole, taką łąkę wybrałem na dzierżawy, tak trochę jest, no lipa. Nie wiem, z tej dzierżawy ogólnie nie oddam, tylko trochę lipiej będzie. Pod tym względem, że no, chcę, oddam. Trzeba coś tu będzie pomyśleć. Pod tym względem, na pewno do jakiegoś pola, po pola nie będzie, bo tu na pole w ogóle nie jakieś kurwa krzaki na pole.
Muka nie skrzata w ogóle jakieś pole, żeby to przetwarzyć, przerobić. O, więc na pewno będzie musiała jakąś typową łąkę. Wiadomo, też myślę, że w późniejszym czasie rozwinąć jakieś tam dalej, jeśli będzie w ogóle jakaś możliwość. Jeśli ktoś będzie chciał dalej butać pola sprzedawać, no to ja mam miarę takie ciągniki, które no, doradzą praktycznie wszędzie. A kombajny to, to wiesz, wiecie, kombajnem to tam raz w roku, to tam ktoś tam się poleci, nawet i na koniec, powiedzmy wsi, czy tam wioskę dalej. Więc już ja nie mam co rozpinać. A z tym wszystkim. Dobra, jakoś tutaj będzie wyglądało? Będzie. Trochę tych wyleczymy, nie wiem, teraz bo setna belka wyskakuje. Buzia twarz, ile tego jest? Ja mam ogólnie, że po prostu wziąć, ale mnie kuźwa, nie, najlepiej do 60 i to będzie bardzo ładna baza. Może tak zbytnio i tak aż mocno nie czuję, wiadomo, te zbicie może nie jest jakoś ten cudowny, ale na pewno do siano kieszonki to na pewno będzie musiał wlecieć mocniejszy albo case, albo usus, żeby te bicie było lepsze. Chociaż jak się uprze, to i 60 to bez nie zrobię, wiadomo, trochę się przymęczę i duszę, ale będę chciał pewnie pracować 60, tak? No to prawdopodobnie nawet teraz pewnie będę chciał pracować się na głosach wystawić z tego względu, że no, ma swoje braki dla mnie mimo wszystko, więc trzeba będzie czegoś poszukać. Ja mogę wspomnieć mojego teraz tutaj coś podobnego, może ciut mocniejszego, ale z przesady tylko kwestia tego, żeby teraz jakiś fajny miarę ciągnik pod następny, zastępczy właśnie do tą 60, tak czy to z napędem czy będzie, czy to będzie bez napędu, to już tam mnie już mało co interesuje, można powiedzieć, bo ciągnik dwa napędy mam, to mi to i tak starczy, bo wiecie, będzie mokrego roku, czy to belki, czy to, wiesz, wiecie, wyznań i tak robię przeważnie się na kieszonki, więc teraz tylko robię, będę robił ten pierwszy po prostu przydomowy belki, z tego względu, że będę chciał je sprzedać, ale wiadomo, że no tu się, jak to się mówi, liczy się swoimi prawami, tam tego dużo raczej nie będzie, ale zawsze coś tam parę czy prawie czego wpadnie, aż nawet ten górnik do mnie dzwonił, czy ogólnie jakieś tam kieszonki nie mam. No bo on mówi, że nie ma ogólnie już nic. A bydła mówi, nie mu akurat tam prawie, no nie ma takich traf, żeby mu starczyło. Więc z jednej strony, no trzeba trochę pomóc. Więc jeśli gościa, można powiedzieć, podratuje z kieszonkami, a sam będę miał szansę zarobić, no to oczywiście czemu by nie. Mówię, no mi się na pewno będzie dużo, ale wiecie, siana na pewno starczy. Ja będę jeszcze jeden sezon, jeden pokus i tak będę jeszcze robił w sianu. Pójdź na twarz. Mówię, że się zakopałem, myślałem, że się zakopałem, ale na szczęście nie. I co bym powiedzieć? Więc siana będę na pewno robił, siana nie będę sprzedawał. Tak pytanie mi się zdaje. Tylko właśnie się na książkę, więc tutaj niby sobie pozwolić, wiecie, spyzmy jednak sprzedawać na to wiesienie kukurydzę jeszcze jako tak, tak ogólnie się staram na sprzedażę kukurydzy, bo i tak jeszcze mam nieotwartą, jest kwiecień, tak jedna już poszła, więc w tamtym roku robiliśmy na jesień tak od grama tej kukurydzy zabraliśmy, w tym roku nie liczę aż tyle tej kieszonki sobie zostawiać, chyba że a tyle te jałówki będą grzały i później nie będą mu się raki, że ten temat będzie później trzeba mieszać, no to pewnie trzeba mieć trochę tych nawet tych kiszonek w zapasie. Ale się nie martwię, bo jednak tutaj też płacę dość duże pieniądze za te ciężary. Ale no się dobrze pójdzie, no to będę chciał je żeby kupić. Ogólnie mam taki zamysł, że teraz te dzierżawy, które teraz pobrałem, nie wiem czy akurat z tymi łąkami, ale na pewno pola. Będę chciał po prostu wykupić, tak? Będę chciał wykupić i to w najbliższym czasie. No i potem już podejrzewam, że będzie już ze sprzedaży byków. Pieniążki raczej będą właśnie na to przeznaczone. Jeśli wszystko zgodnie z planem po prostu pójdzie.
I na pewno by było dużo, dużo lepiej pod tym względem. Zobaczymy. No na razie moje pieniędzy nie brak. Aż tak, wiecie, żeby ten kredyt oddać. Ale wiadomo, tam zrobimy pracę na zbieraniu przyczepy po 150 złotych liczę. Bo ta przyczepa nie jest duża, więc tam też nie ma za szaleń z ilością pieniędzy. Więc ja tam zebrałem 30 belek, 30 przyczep aż. Wow. Mogę powiedzieć, że 3 przyczepy chyba z Hetta w lejrze, bo tylko jednego gościa na razie było. Później jeszcze będę miał u dwóch, tylko jeden będzie miał belki. To bardziej mnie smuci, bo będzie mi chciał mieć owinięte. Ja na domu sieczkanie, to znaczy, przepraszam, sieczkanie, to ja mam owijaki, więc tutaj też mogę coś pewnie zachęcić dość mocno. Tym względem, żebym po prostu miał też te nasze, które to są owijakie, tak? A jaka będzie, to będzie zawodowcza, czy samozawodowcza, czy będzie stacjonarna, no wiadomo, bardziej komfortowym sprzętem w domu jest to owijaka samozawodowcza. A patrząc na ilość, na kieszonki owiją, no to też bardziej stacjonarna będzie nadawana, ale ale nie trzeba będzie się chyba wyżyć za samozawodowczą po prostu owijak, bo żeby to miał jakoś ręce i nogi u mnie miał. Nie, szczerze, jest trochę tych belek. Nie pomyślałbym, że aż tyle tego będzie. No, nie wiadomo, no. 64, ale całość. I tutaj jest hektarowny. A tak naprawdę tu jest 64 hektar, 64 mam ogólnie pół hektara, przepraszam, użytkowe, czy półtora hektara tawy, no w sumie jest półtora hektara tawy. Tutaj tego siana aż tak mocno nie dało. No ale wiecie, no siana to tak powiem, że lepiej przy domu sobie tak zrobię. Właśnie siano. Na siano kieszonki, a siano właśnie stąd, bo to też takie starsze siano, więc może trochę lepiej będą później ciarki. A wiecie, w tym, że to i tak mniej więcej wszystko ładnie i tak będzie ładnie zrobione. Chyba w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli do jakiegoś dnia by się spodobał, chcecie, pewnie komentarz, dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.